ciemno. Ale nikogo tu nie ma, nie wstydźcie się, chodźcie. Chodźcie, chodźcie. Chodźcie. Ciemnym sklepie. I wiecie, i jeszcze ta zarozumiała Barbie. Wiecie, jak ją ta sukienka pogrubiała? Wymyślmy jakąś zabawę, bo się tu zanudzimy. A słyszeliście opowieść o moim wujku? Nie. Ale straszna, nie będziecie mogli spać. A więc był on prezentem w pewnej rodzinie, ale został tak pięknie zapakowany, że postanowili go nigdy nie rozpakowywać. I wiecie co? Został na zawsze w tym pudle. Straszne. Sorry, bo nie dosłyszałam. To za co go zamknęli w tym pudle? Wyjdźcie jakąś zabawę, bo umrzemy tu z nudów zaraz. To może się pobawimy w chowanego. I gdzie się schowasz? No jak to gdzie? W pudle! Całka to całka, dwa kije. Kto się nie schowa, ten kryje. Kto nie schowany, ten zaklepany. Raz, dwa, trzy, szukam. Mnie nie ma. Raz, dwa, trzy, prezent. To co? Ta zabawa jest bez sensu. No, no dobra, no to, no to słuchajcie, może my się pobawimy w szkołę? Nie! Nie! Jeżeli miałeś 5 i zjadłeś 2. Ja. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jest. Ile zjadłem? 2. 2. Kujon, 1. Cicho, bądź. 5, 3. Brawo! Jeżeli miałeś 6 i przyszedł kuzyn i nic ci nie dał. Proszę. Ja, to jest bardzo proste zadanie. Ja nie. 5. No weź, no pomyśl trochę. 5 plus 0. To da się 5. Brawo. Brawo. Bo mama mi powiedziała, że będę musiała się podzielić z moim kuzynem. Źle. No właśnie, źle. Ale wiecie co? A tu mi się zabawa ta wcale nie podoba, bo wy to się ciągle kłócicie. No tak! Bo jesteście linków. Nie pikują. No to wymyślmy inną zabawę. Ale co? To może stary prezent mocno śpi. O, no dobra. No dobra, teraz będę tym starym prezentem. Dobra, dawaj stara. Stary prezent mocno śpi. Stary prezent mocno śpi. My się go boimy, na palcach chodzimy. Jak się budzi, to nas zje. Pierwszy
pierwsza godzina prezent śpi. Druga godzina prezent chrapie. Trzecia godzina prezent łapie. Dzieci? Czy są tutaj jakieś dzieci? Napisaliście do mnie listy? No. Bo już jestem taki stary,
że nic nie pamiętam. Napisałyście listy? A ja myślałam, że tylko tatuś. Co? Nie pamięta. Ja? No to chodź. Ja wszystko pamiętam. No to chodźmy. Zapraszamy prezent numer jeden. Oto kredki. Kredki? Ja nie pisałem, że żadne kredki. Nie chciałem żadnych kredek. Nie ja pisałem też. Kredki. Ja też nie. No to nie ten Mikołaj. Jest chyba naprawdę stary i nic nie pamiętam. Nikt mnie nie chce? Słuchajcie, ten kredki to jest dla mamusi, żebym mogła sobie pięknie pomalować oczy. Jakie piękne, dziękuję tobie prezenciku, dziękuję Mikołaju. Będę miała piękny makijaż na świąteczne uroczystości. Bardzo lubią je kolorowe kredki, kiedy je poproszę, namalują wszystko, to co chcę. Zapraszamy prezent numer dwa. O, teraz ja! Czy dziewczyny mają te Ja już chyba chciał dostać laleczkę. No naprawdę, z tym Jatusiem ciągle ambaras. W tym świątecznym zamęcie przyjmij laleczkę w prezencie. Zuziu, laleczko moja kochana, będzie dla ciebie miejsce u mnie na kolanach. To teraz ja. Zapraszam. Trzeci prezent. Trzeci. Szybciej, szybciej prezenciku. Trzeci prezent. Żeby to był konik. Żeby to był konik. Żeby to był konik. Masz największe doświadczenie. Ruszaj się, ruszaj. Ja się ruszam szybko, jak mnie ktoś mocno, głośno zawoła. O koniku, mój kochany! Konik na biegunach gotowy, gdy już jesteś do zabawy gotowy! O koniku, mój kochany! Bracie! Będę cię pożyczał mojemu tacie! Zaniosę cię do swojego pokoju i będę zawsze w super nastroju. Mam nadzieję, mężu, że ja tu się o tego konika nie zapiszę, jak w kaczerze się nadać, to nie cię ja przygotowałam. Zapraszam, kolejny prezent. Proszę. Czyżby to był prezent dla tatusia? Tak. Ja jestem pan Tik-Tak, tak to mój mały świat. O, zegarek ci putkę ma popsuł. Nie. Twój zegarek ci tylko tyczy. Taka jest jego piękna muzyka. Powiedz, kiedy masz iść do roboty i kiedy do snu przebrać z tego roku. Pragnę cię, zegarku drogi, nie bądź dla mnie taki srogi. Gdy jestem w pracy, bij troszkę szybciej, a kiedy zasnę, zwolnij troszkę. Oj, tak to się wcale nie da, ja przyspieszę na wakacjach. Zapraszamy, kolejny prezent. A któż to może być? Obsasa! Odkrytani nasze budki, obsasa! Jaki fajny! Dla kogo? Prawda! Krasnala! Słuchajcie, to jest krasnoludek. Ma czerwoną czapeczkę, zielony ma kuraczek, zielony ma rajstopki. Krasnoludka z pięknych bajek znacie. Za dobre serduszko bardzo go kochacie. Kiedy w nocy dziś będziecie smacznie spali, przyśni wam się pewnie krasnoludek mały. Tylko nie mały! Krasnoludek!
Ale ja dostałam już dwa prezenty. A ja dostanę trzy. A skąd się biorą te krasnoludki w ogóle? Czy ktoś to wie? Laso! Chyba z kapusty! Zapytaj się taty! Zapytam się mamy. Skąd się biorą krasnoludki? O Jacusiu, skąd się biorą krasnoludki? Krasnoludki biorą się z czapki. Z jakiego razu? Mówię, że biorą się z czapki. Dzieci kochane. No, mówię, że biorą się z czapki. Z czapki. Nie widzę tu żadnego krasnoludka. Nie ma. Ale popatrzcie dobrze, krasnoludki biorą się z czapki. Nie. Nie. Baju, baju. Baju, baju. Baju, baju. Proszę bardzo, a teraz? A. No biorą się z czapki. Teraz jest. Czyli miałam rację, bo mama nie kłamie. Jako krasnoludek potwierdzam. Wzięłem się z czapki. Mikołaju, a mój prezent Jagoda dostała dwa. Co dla ciebie? Coś szczególnego. Zapraszam. Prezent. I oto ostatni prezent. Pociąg. Pociąg? Pociąg. A to jest prezent dla was wszystkich. Będziesz pojechać na wakacje. A ja chętnie się z wami zabiorę, bo moje numery już nie dadzą rady. Spoko, spoko.